Cześć, tu Sharday, a to moja opinia o okularach Solano Fishing. Witam. Dzisiaj filmik na temat mojej opinii okularów Solano Fishing. Okulary, które zakupiłem jakiś czas temu. Te akurat Solano kupiłem dla siebie. Okulary firmy Arctic kupiłem dla żony jako prezent. Żona też jest zadowolona, a ja z moich okularów jestem zadowolony bardzo. Jaki jest plus tych okularów? Pierwszy plus tych okularów, dla mnie plus, to jest to, że są one plastikowe i bardzo lekkie. Ja ich w ogóle nie czuję, że mam je na sobie, w ogóle mnie nie obciążają. Ja jestem osobą, która dość długo nosiła okulary korekcyjne. Teraz przyszedłem na szkła kontaktowe, więc już nie muszę nosić okularów. I bardzo długo nie chciałem nosić okularów przeciwsłonecznych, dlatego że nie lubiłem mieć okularów na sobie. Nie po to założyłem szkła, żeby wracać później do okularów. Ale dzięki okularom Solano przekonałem się, że noszenie okularów przeciwsłonecznych może być bardzo komfortowe i takie, że ich nie czuję, bezinwazyjne na mnie. I to mi się strasznie w tych okularach podoba. To jest pierwszy plus, lekkość. Drugi plus jest taki, że te okulary nie zmieniają nam kolorów. Kolory są praktycznie takie same, jak w rzeczywistości. Jest oczywiście, one przyciemniają, ale to przyciemnienie jest naprawdę delikatne. No ja zawsze uważałem, że im cienniejsze okulary, tym lepiej, bo lepiej chronią od światła. Nie. To nie jest do końca tak. Chronią nas przed słońcem filtry zawarte w okularach przyciemnianych. Tutaj akurat jest antyrefleks i filtr polaryzacyjny. I to naprawdę działa. Działa to, bo nie światło dodatkowo odbite od szyb, od asfaltu, od wody nie wpada nam do okularów i oczywiście jest tłumione jeszcze światło, które pada ze słońca. Nawet patrząc w kierunku słońca, na przykład jedziemy samochodem, musimy patrzeć, no bo słońce jest już nisko nad horyzontem, jest wieczór, więc siłą rzeczy, jadąc autem, musimy patrzeć w kierunku słońca. Daszek jest już jest na tyle krótki, że nie jesteśmy w stanie, zakładam okulary i jadę bardzo komfortowo. Jestem z tych okularów naprawdę bardzo zadowolony i to wszystko działa. Tak jak pokazywałem na poprzednim filmiku, jak sprawdzić, czy te okulary faktycznie mają filtr polaryzacyjny. Bierzemy jedne okulary w ten sposób, drugie bierzemy pod kątem 90 stopni. Jeśli jest czarno, jak patrzymy jedne przez drugie, to znaczy, że filtr polaryzacyjny jest. Nie mam tutaj za dużo co mówić o tych okularach, no bo nie przeprowadzałem żadnych testów inwazyjnych, tylko samo wrażenie z użytkowania. Jestem z nich naprawdę zadowolony. Cena to jest 160 zł. Tyle kosztują przynajmniej na internecie. Nie ma zbyt dużo fasonów, nie ma zbyt dużo też kolorów. Jest jakaś tam ta oferta taka ograniczona. Ale klasyczny wygląd. Można wybrać jeszcze bardziej sportowy, bez ramek u dołu. I mamy okulary na rower, mamy okulary do auta. Typowe i to jest takie klasyczne. Jakieś tutaj, nie wiem, szare w środku, to nie ma większego znaczenia. Najważniejsze są szkła. I z tych szkieł jestem zadowolony. Więc jeśli ktoś szuka dobrych okularów w miarę rozsądnych pieniądzach, oczywiście możemy kupić w salonie optycznym okulary za 500 zł i będą tak samo dobre jak te, ale po co przepłacać, skoro mamy dobry produkt za 160. W takim układzie dziękuję wszystkim za oglądalność. Sharp day. Właśnie drzewo spadło. Pytanie, czy samo, czy ktoś mu pomógł? Dobrze, kończymy ten filmik. Sharp day.